Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na konferencji przedmeczowej. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to w dniu dzisiejszym decyzją zarządu klubu Zagłębia Lubin podpisałem umowę wiążącą mnie z klubem. Także wszystko jest dogadane, wszystko jest podpisane. Także zostaję trenerem Zagłębia Lubin już oficjalnie. Wiadomo, sytuacje różne się zdarzają w tabeli. Ktoś traci punkty, ktoś troszeczkę więcej ich zyskuje. Nasz mecz tutaj z Górnikiem naszego przygotowania w ogóle nie zmienia. W dalszym ciągu patrzymy spokojnie w przyszłość, gramy swoje, staramy się ulepszyć naszą grę, zarówno w ataku, jak i w obronie. Także nasze przygotowania nie zmieniają się w stosunku do innych wyników w tabeli. Zawodnicy wiedzą, że każdy mecz jest dla nich szczególny i tak samo dla mnie, dla trenera, następny, najbliższy mecz jest najważniejszy i tak do tego podchodzimy. No myślę, że to może być inny mecz, to nie ma co tutaj już myśleć o przeszłości, tylko przygotować się jak najlepiej do tego meczu. Też musimy pokazać swoje zalety, wykorzystać słabe punkty Górnika i mam nadzieję, że ten wynik z tego pierwszego meczu jak najbardziej jest do powtórzenia. Jest parę czynników na to, na co się składa te wszystkie ustawienia czy też zmiany. Dłużej byśmy mogli na ten temat porozmawiać. Jedno, co na pewno chcę wiedzieć i co przekazać zawodnikom, że niezależnie od tego, w jakim ustawieniu wychodzimy, każdy z zawodników powinien grać na różnych pozycjach i ta elastyczność tego składu, czy to jest trójką, czy czwórką, czy w ataku gramy jednym zawodnikiem, czy dwójką, ci zawodnicy w przeciągu meczu możemy zmieniać ten schemat i dalej kontynuować grę i nie cierpi na tym, w moim odczuciu, jakość przede wszystkim. I wiadomo, mając też w szerokiej kadrze dużo zawodników, ja im wszystkim ufam, niezależnie od tego, czy są w słabszej formie, czy są w bardzo dobrej. To właśnie w tym momencie, gdzie potrzebują tego wsparcia ode mnie, oni to otrzymują. Ja to widzę na treningach, czy się jeden stara, czy nie. Także mówię, ta rotacja jest zależniona tylko i wyłącznie od ich samych, bo jeżeli tych zawodników będzie mniej aspirowało do składu, to wiadomo, tych rotacji będzie więcej. Jeżeli jest dużo zawodników, pokazuje mi, że powinni grać w pierwszej jedenastce, dlatego ta rotacja jest. Wydaje mi się, że już dorośli do tego. Na samym początku było im to ciężko zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Taka jest moja filozofia, tego nie zmienię, bo każdy zawodnik powinien być gotowy, niezależnie od tego, kiedy będzie brany pod uwagę. Po to podpisują wszyscy kontrakty, że mają być w 100% gotowi na każdy mecz. I mam nadzieję, że teraz już jest tak to wszystkim zrozumiałe, że naprawdę nie znają, kiedy mogą zagrać, w którym dniu i w którym meczu. I to mnie bardzo cieszy, że każdy jest gotowy, a jak nie zagra, to nie ma przysłowiowego obrażania się, tylko po prostu wie, że w następnym meczu może zagrać. Był to trudny okres dla mnie na początku tej rundy zasadniczej. Trener nie brał mnie pod uwagę. Może też moja reakcja na tą decyzję trenera nie była najlepsza, ale po trzech tygodniach odbyliśmy z trenerem rozmowę i od tamtego momentu dużo się zmieniło. Ja też zmieniłem podejście i swoją postawą na treningu starałem się przekonać trenera do tego, żeby dał mi szansę i cieszę się, że tą szansę, którą dostałem, czy to w meczu z Piastem, czy tu teraz z Wisłą Płock, w jakimś stopniu wykorzystałem. Można się spodziewać na przykład, że jeszcze w tym sezonie zobaczymy na górsku ekstraklasy Damiana Dzipiela? No bo on już gra tam w rezerwę, no nie cały mecz, ale tak 60 minut mniej więcej, z tego co pamiętam. Jak on jest do powrotu do gry? No już jest bardzo blisko powrotu, dlatego też dobrze, że mamy drugą drużynę, w której mógł dochodzić po kontuzji w formie piłkarskiej i wygląda to już naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o fizyczność jego i przede wszystkim po takiej kontuzji wiadomo, zawodnik nie może odczuwać jakichkolwiek bojaźni nawrotu kontuzji, także u niego to już jest wszystko poukładane i cieszę się, że na pewnych obciążeniach już trenuję z zespołem. Mieliśmy dwa dni odpoczynku po meczu. Zawodnicy to wiedzieli już przed spotkaniem, że gdy wygramy, to mają dwa dni wolnego.
zasłużyli, to wygrali i dostali dwa dni, a już później żeśmy codziennie się przygotowali do tego spotkania, bo w piłce nie ma niedziel, nie ma święt, tylko trzeba pracować, bo ludzie przychodzą, gdzie mają święta wolne na trybuny, a jakbyśmy tak odpoczywali, to byśmy chyba dobrze nie wyglądali.